Witamy w pierwszym odcinku naszego fascynującego cyklu o budowie samochodu typu KitKat. Dzisiaj pokażemy, jak kupić samochód bazowy, samochód matkę Forda Sierra, gdzie go kupić. Dowiemy się również, skąd się wziął KitKat, co to w ogóle jest. Pokażemy Wam historię angielskiej firmy, która zajmuje się budową tych samochodów. Ponadto pokażemy Wam rozmowę z posiadaczem tego typu samochodu. On powie, czy mu się podoba, czy nie, jak się tym jeździ, w ogóle o co chodzi. I pokażemy Wam pierwszy odcinek z cyklu nauki driftingu. Dowiecie się, co to jest drifting, jak się to robi, dlaczego i po co. Znalazłem Twoją stronę w internecie i wiem, że robisz takie auta i chciałbym coś takiego. To jest, kurczę, kapitalna sprawa. Ty robisz te samochody, tak? Sprowadzasz je, one z Anglii pochodzą, jak to jest w ogóle? Znaczy, generalnie one urodziły się i pomysł sam narodził się w Anglii. To w latach 50. i 60. przed wprowadzeniem VAT-u było coś takiego jak podatek od zakupu nowego samochodu. Mhm. Płaciło się bardzo duże pieniądze za to, że kupowało się nowe, kompletne auto, a tym bardziej sportowe i luksusowe. Brytyjczycy, producenci małych sportowych samochodów wymyślili, że będą sprzedawać samochody w zestawach. I tak narodziła się pierwotnie koncepcja Lotusa i innych firm, które oferowały na podzespołach seryjnych samochodów typu Ford, Anglia czy innych przedwojennych jeszcze nawet egzemplarzy, oferowały całe zestawy. W tej chwili w Wielkiej Brytanii jest to bardzo popularna zabawa, tam prawie w ogóle nie istnieje tuning optyczny. Natomiast tam jest moda po prostu na rozbieranie starych samochodów na zasadzie Ford Sierra, a jest takim najbardziej popularnym dawcą, ponieważ jest to tanie auto. No właśnie doczytałem się, że Sierra się używa. Tylko właśnie, no dobra, ale po co mi jest ten Ford Sierra? To znaczy, to jest tak zwany samochód matka, bardzo ładnie nazwany. To jest samochód, z którego wykorzystujemy, powiedzmy sobie serce, pełną mechanikę, a wszystkie elementy pozostałe, których nie wykorzysta się z samochodu matki, dostaje się w zestawie, w tak zwanym kicie. No to widzę, tam rama. Jest rama. Blachy, jakieś nity, pedały, sprzęgła, hamulca. No dobra, ale to już... To wszystko pozwoli Tobie na złożenie kompletnego sportowego roadstera. Wiele firm oferuje zestawy, ale to jest właśnie taka zasada, że a to trzeba kupić gdzieś tam, to gdzieś indziej i to strasznie przedraża. Natomiast tutaj generalnie Sierra można nabyć w różnoraki sposób. Najprostszym, najbardziej popularnym sposobem to są w tej chwili aukcje internetowe. Można po prostu otworzyć gazetę jakąkolwiek, poczytać ogłoszenia. Teraz tych samochodów jest masę. Można też udać się do jakichkolwiek stacji diagnostycznych i rozdać swoją wizytówkę, ponieważ tam bardzo często trafiają Sierry, które już nie mogą przyjść przeglądu. No bądź też po prostu pójść na złom, na tak zwany szrot i poszukać kompletnej Sierry, która jeszcze nie zdążyła oddać, że tak powiem, tych podstawowych organów, a która załóżmy nie ma siedzeń czy innych rzeczy. Założenie jest takie. Duży silnik, dwulitrowa jednostka, co prawda bardzo stara i dosyć słaba, bo tylko 105-konna, ale niewielka masa samochodu powoduje, że osiągasz przyspieszenia rzędu 6,5 sekundy do 100 na godzinę. Oprócz tego, że to auto normalnie jest dopuszczone do ruchu, może zostać normalnie zarejestrowane. Mogę nim jeździć normalnie sobie? Tak, to jest właśnie. Do roboty i sprawy. Tak. Jeżeli ma się pewnego rodzaju charakter i styl, to tym autem możemy normalnie podróżować. Jest jeszcze wersja, która może bardziej by Cię zainteresowała. To jest wersja wyścigowa, którą możesz normalnie wystartować na torze. Ona jest tak samo rejestrowana, z tym samym silnikiem 105-konnym, ale po zbudowaniu tego samochodu, oprócz tego, że możesz pojechać na przejażdżkę, możesz pościgać się z innymi dorosłymi chłopcami. Zresztą auto jest o bardzo wytrzymałej konstrukcji. To jest samochód o przestrzennej ramie rurowej. Generalnie w auta, które startują we wyścigach, dodatkowo jeszcze mają specjalne wzmocnienia wsparowywane w ramę. Jest specjalna, homologowana na całą Europę w tej chwili przez PZMOT klatka bezpieczeństwa i nasza firma uzyskała takie certyfikaty i wszystkie te dopuszczenia są dostępne. Na dzień dzisiejszy jest to najtańsza klasa, jeżeli chodzi o wyścigi. No, bardzo proszę, zapraszam na jazdę próbną, a potem podjąć decyzję. Bo to, że tak powiem, determinuje ta pierwsza przejażdżka i to, na ile to się podoba. Mhm. Tutaj masz przykład auta takiego bardziej turystycznego, jeżeli byś chciał. To jest popularne auto, jeżeli chodzi o długą turystykę.
Jeżeli chcesz jeździć samochodem na dłuższe wyjazdy, na przykład klienci regularnie tego typu autami jeżdżą na rozbrzeże, na Korsykę, to jest raczej dla starszych osób, bardziej elegancki i wszystko zależy od gustu. Przedstawimy teraz historię firmy Tiger Racing, mieszczącej się w historycznej miejscowości Tornay, leżącej 16 km od Peterborough. Ta rodzinna firma, rozwijana od 15 lat, wyprodukowała już w sumie ponad 3000 samochodów, od tanich modeli Avon i Cat do rekordowych Z100 WR. Założone w końcu lat 80. przedsiębiorstwo miało na celu produkcję tanich, wysokiej jakości kitkarów, które budowane byłyby przez zapaleńców dedykujących swój czas i entuzjazm tym niesamowitym maszynom. Firma ma swoją główną siedzibę w samym sercu Tornay. Rozrastając się, posiada obecnie także drugi warsztat na przedmieściach, kilka kilometrów dalej. Firma Tiger dostarcza także kompletnie zbudowane auta bazujące na podzespołach wiodących producentów rynku samochodowego oraz na własnych, już przetestowanych konstrukcjach. Daje to poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość cieszenia się z jazdy, a nie napraw. Tak, przede wszystkim bezpieczeństwo. Te sztywne ramy przestrzenne już wielokrotnie dały dowód swej wytrzymałości, ratując wielu pechowych kierowców. Prezentowany Super Six przeszedł boczne zderzenie przy znacznej prędkości z Peugeotem. Dodatkowe wzmocnienia w podłodze zaowocowały tylko kilkoma zadrapaniami oraz małym szokiem u kierowcy Tigera. No dobrze, koniec wstępu, teraz konkretnie. Możesz zacząć od bazowego modelu Avon z silnikiem 1600 cm3 poprzez całą gamę aż do dwusilnikowego 360-konnego modelu Z100 WR z napędem na dwie osie. W drodze do spożywczego postanowiłem zahaczyć o sklep z samochodami. Kupię wyścigówkę, żona się ucieszy. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. Cześć. No, świeci słońce. Ja się chyba zdecydowałem. Fajnie, gratuluję. Chyba, dziękuję serdecznie. Słuchaj. Ja chyba będę brał tego Tigera. Wyścigowego czy cywilnego? Wyścigówkę. Mówisz, że jednak skoki adrenaliny są najlepsze? Tak, wyścigowego. Wysoko ubezpieczony? Tak. Słuchaj, zrobimy tak. Ja ci powiem dokładnie, ile to wszystko kosztuje. Na czym to w ogóle polega teraz tak już konkretnie? Weź sobie kalkulator, właśnie będziesz sumował. Będę sobie liczył tutaj. Taki zestaw kompletny, wyścigowy, bo to jest najopłacalniejsza rzecz, jaką możesz zrobić i jak możesz to nabyć. On jest to tańszy jest... od cywilnego? To znaczy on jest w tej chwili ciut droższy, to wynika głównie ze sprzętu bezpieczeństwa. To kosztuje 19 tysięcy taka zabawka w tej chwili, cały zestaw kompletny. To niewiele, 19. No. Do tego będziesz musiał liczyć sobie ogólne koszty dodatkowe, czyli te, które części, które musisz nabyć dodatkowo, jakieś 1000 do 1500 zł, licz 1500. 1300. Dobrze, pójdziemy na kompromis. 1300. Targować się trzeba. Ta wersja wyścigowa, warunkiem dopuszczenia do wyścigów jest rejestracja tego samochodu. Czyli musimy je jeszcze zarejestrować? Nie. To było w tych kosztach dodatkowych. Rozumiem. To w tych kosztach dodatkowych, tego 1300 zł, to jest uzawarty. No i musisz liczyć CIE około 1000-1500 zł. To też 1300. Pójdziemy na kompromis. To są realne koszty samochodu na dzień dzisiejszy, jeżeli byś przyjął, że nie będziesz go remontował. Jeżeli nie będziesz remontował podzespołów mechanicznych. Okay. To dobrze, to ja wiem już wszystko. No, to zapraszam. Jeszcze teraz pokażemy ci, jak to wygląda na hali, jak auto powstaje. Z zewnątrz firma nie robi jakiegoś oszałamiającego wrażenia. Dopiero po wejściu na halę produkcyjną okazuje się, że mamy do czynienia z fabryką produkującą samochody. No, fabryczką, ale zawodową do bólu. Dla amatora, takiego jak ja, fascynujące było zobaczyć, jak z kawałków rur powstaje rama. Przerażające jest tylko to, że resztę będę musiał zrobić sam.
Witam wszystkich, nazywam się Maciej Polody. Chciałbym Wam przekazać parę informacji na temat prowadzenia samochodu w poślizgu, konkretnie mówiąc w drifcie. Drift w dosłownym tłumaczeniu jest to zboczenie z toru jazdy. Chodzi tutaj o to, aby prowadzić samochód w jednym zakręcie lub w zespole zakrętów w poślizgu. Służą do tego samochody tylnonapędowe. Ważną sprawą jest wyczucie masy i balansu samochodu, tak aby przez cały czas podczas jazdy kontrolować ten samochód, co się z nim dzieje, w którym miejscu on nam będzie wyjeżdżał bardziej, powiedzmy, zakręty lub zacieśniał do środka. Tak jeździć można samochodami, które mają przygotowaną moc silnika i niektóre elementy podzespołów technicznych, o czym powiem później. Ważną sprawą, żeby ćwiczyć tego typu jazdę, jest miejsce do tego. Służą najlepsze do tego są place otwarte, które nie posiadają studzienek kanalizacyjnych, krawężników. Zwróćcie uwagę, gdzie są też rowy i słupy, tak żebyście nie mieli styczności z tymi elementami. Ważną kwestią są pasy bezpieczeństwa. Za każdym razem, pod każdym względem muszą być zapięte. Też powiem, jak dokładnie usiąść w samochodzie, tak żeby te pasy Wam nie przeszkadzały. I ostatnia sprawa. Jeżeli możecie, naprawdę zakładajcie kask bezpieczeństwa. On w pierwszej chwili może Wam ograniczać pole widzenia, ale nie przejmujcie się tym. Starajcie się przyzwyczaić tak, żeby w ekstremalnej sytuacji ten kask uratował Wam życie. Chciałbym, żebyście pamiętali o tym, że pozycja za kierownicą jest to 50% sukcesu. Musicie prawidłowo siedzieć tak, aby czuć masę samochodu, jego balans. W przeciwnym wypadku nie będziecie mogli nauczyć się prowadzenia auta w poślizgu. Pierwszym elementem jest zapięcie pasa. Zapinamy pas tak, żeby nam nie przeszkadzał. I co ważne, pas musi nam dolegać do ciała. W momencie, kiedy pas jest za luźny, on nas nie chroni. Zwróćcie uwagę, w tej chwili pas ma odległość ponad 20 cm od ciała. W momencie, kiedy mamy ekstremalne dachowanie, ten pas nas nie chroni. Jeżeli zapniecie pas, przypnijcie sobie go tak, żeby dół pasa, góra dolegała bezpośrednio do ciała. Następnym elementem jest regulacja oparcia. Oparcie musi być tak wyregulowane, żeby po wyprostowaniu obydwie ręce w nadgarstkach opierały się o górę kierownicy. Tak, żebyśmy mogli bez problemu kierować samochodem w górnej i w dolnej części. Pamiętajcie o tym, aby nie siedzieć za daleko, gdyż nie będziecie mogli prawidłowo wkleszczać i wykleszczać sprzęgła. Co będzie miało odbicie na skrzyni biegów, będziecie ten samochód zajeżdżać. Lepiej siedzieć bliżej niż za daleko. Pierwsze ćwiczenie, na którym powinniście się skupić, jest zawrót samochodem o 180 stopni. Do tego będziemy używać hamulca ręcznego. Chciałbym, żebyście podczas zaciągania hamulca wciskali sprzęgło. W przeciwnym wypadku nie będzie Wam to wychodziło. Skręt steru wystarczy, że będzie 90-stopniowy, tak jak w tej chwili. Od pozycji wyjściowej 90 stopni samochód powinien Wam bez problemu zawracać. Pamiętajcie o tym, żeby stopniować prędkość. Wyjściowa prędkość, pierwsza, którą będziecie jechać, nie może być za duża, tak abyście nie zrobili sobie krzywdy. Pierwszy z etapów to zakup samochodu matki, a jak wiadomo, matka jest tylko jedna. Zdecydowałem się na zakup samochodu z pewnego źródła. Złomowisko jest pewnym źródłem. Dobrze, szukamy dwulitrowej Sierry, tak jakbyśmy rozmawiali. No tak. Są, jak widać zresztą, sporo. Ta, z tego co widzę, jest na wtrysku, czyli odpada. Ale w ogóle, dobra, okej, szukamy dwulitrowej Sierry. Ta nie ma kół. Koła specjalnie nie będą nam potrzebne, aczkolwiek przydałyby się, bo na początku będziemy musieli jakoś tą Sierrę postawić na kołach do momentu załadowania. Czyli szukamy Sierry z kołami? Takiej w miarę kompletnej Sierry, która powiedzmy sobie przyjechała w własnych siłach. Jeżeli ona się tu pojawiła w własnych siłach, to znaczy, że ten silnik i skrzynia biegów były w dobrym stanie. Czyli tego nie będziemy wymieniać? Silnika nie to czy będziemy to sprawdzać, sprawdzimy to we warsztacie. A ratujemy to jakoś, żeby to nie wolno nam, do tych wyścigów nam tego nie wolno zrobić. Aha, musimy mieć taki standardowy, 105-okonny silnik, który i tak pozwoli nam na osiągnięcie takich czasów na okrążeniu, które przyprawiają o dreszczy przeciętnego kierowcy. Tu jest jedna ładna. Czemu nie ładna? Ładny kolor w metaliku. Teraz trzeba dopłacać za taką wersję.
Za te piątki pewnie też na przodzie. To oznakują, żeby wiedzieć, który wyciągnąć, ale dieslem się nie ścigamy w tym roku, więc nie jest za duży hałas rąk. No, szukamy dalej. Rozbita, trochę za bardzo zdekompletowana. Nie, ale już bardzo ładny kolor, zobacz. Czarny, do twarzowy. Szczuplający, słuchaj. No dla nas tak. Przed wyścigami będziemy musieli potrenować swoją drogą. Ta odpada. Mieliśmy bardzo jedną ładną, tu do góry. Nad konikiem? Tak. Jestem ciekaw, jaka wersja. O, silnik kompletny. Czekaj, wejdę do góry. Dobra. Nawet szeroko. Proszę, możesz jeździć tanio. Masz instalację gazową, jakbyś chciał. Odrzutowy samochód. Tak, gazik. Wygląda na kompletną i to jest fajne. Jest zgnita, czyli to, co nas interesuje. Wnętrze jest piękne, bo kompletne. Nawet ma kluczyk, co też jest nietypową rzeczą. Deskę wyrzucimy. Zostawimy tylko same liczniki. Proponuję też wycieraczkę. Jest zamarznięta od środka, czyli nie jest źle. Ma szybę dach, także jest luksusowa. Dobra. Demolować ją będziemy za paręnaście godzin, także... Co robisz? Przebił się. Szyby? Nie będą ci potrzebne. No dobra, idziemy. Teraz rachunek. Nie można zapomnieć o formalnościach. Wszystkie rachunki należy zbierać, bo przydadzą się przy rejestracji. Dobra, to mamy wszystko. Za chwilę Sierra zacznie zmieniać swoje oblicze. Za kilka dni ten samochód przestanie przypominać ten samochód. Ale najpierw trochę przyjemności. No, słuchaj, trzeba ją teraz uruchomić, czyli wiemy, że auto podobno było sprawne. No. Nie mamy wody, więc musimy zalać ją wodą. To jest podstawowa rzecz. Dobrze. Masz kluczyk, klema. Aha. To jest zawsze ostatnia rzecz i jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, uważaj, żebyś nie dotknął do plusa jeszcze kluczykiem. Samym kluczykiem. Weź nie strasz, tak? Ostatnią czynnością jest podłączenie akumulatora. W czasie rozbiórki musi być on bezwzględnie rozłączony. Zobaczymy, woda jest, olej. Olej jest. Prąd jest, woda jest, olej jest, paliwo też. Chodź. Działa. No i daj dziecku samochód. Wygląda bardzo ładnie. Większość rzeczy wyrzucimy na złom, ale tylne zawieszenie jest proste, nigdy nie zostało uderzone, to jest ważne. A to zostaje? To zostaje. Zostanie cała kompletna belka, oprócz amortyzatorów i sprężyn. Wykorzystamy wał napędowy, wykorzystamy linkę hamulcową, którą będziemy skracać. Co dalej? Do przodu. Układ wydechowy wylatuje, rurki paliwowe wylatują. Kompletna skrzynia biegów ze silnikiem, wahacze. Stabilizator będzie nam niepotrzebny, potrzebne nam są zaciski, tarcze hamulcowe, tutaj widać, że są bardzo ładnie zużyte, czyli nie istnieją już, rozsypała się. Tego typu rzeczy zawsze nowe. Tak wygląda to auto od
od spodu, czyli jest całkowicie zgnite. Wszystko już odłazi bardzo ładnie. I generalnie jak się szuka, to właśnie takich samochodzików. Chłodnica nam nie będzie potrzebna. To jest to, co normalnie odpowiada za bezpieczeństwo w samochodzie, czyli też jest bardzo ładnie zgnite. Teraz zgniotu się przesuwa do nóg kierowcy. Co więcej, powoli trzeba się rozebrać i po prostu rozbierać to auto. Na Golasa? Nie, przebieramy się w inne ciuchy, bo w tych raczej daleko nie zajedziemy. Może to? Może to? Nie, to. Dobra, ja sobie będę kręcił. Cześć. Cześć. Słuchaj, wiesz co, bo generalnie, bo wiesz, bo widzisz, ciuchy mam, nie? Przywitaj się. To mam. Spokojnie. Czekaj. Wszystko mam, tylko to mam odkręcać? Nie, najpierw zaczniesz od tego, że wykręcisz mi fotel, bo muszę gdzieś usiąść i popatrzeć, jak pracujesz. Ty będziesz siedział, przepraszam? Tak, ja będę siedział, aha, ja będę siedział, ty będziesz pracował. Kręcę i kręcę i nic. Oni tam siedzą, kawę piją, tak? Fajnie. Wiesz. Teraz przy pomocy mojej nadludzkiej siły wyciągnę fotel. Maskę otwórz. Podpórka. W tej chwili, tak jak zgodnie z książką, silniczek. Silnik, ale żeby jego wyciągnąć, musimy najpierw odkręcić koła. Czyli zajmujesz się kołami. To ciekawostka, a dlaczego? Ponieważ nie jesteś w stanie wyciągnąć całego podzespołu. Tutaj belka w Ford Deciderze jest tak podłączona, że wyciąga się ją razem ze silnikiem. I żeby ją wyciągnąć, żeby nie toczyło ci się, nic nie przesuwało, to musisz zdjąć koła, bo to wszystko po prostu oprzesz na specjalnym wózku. Rozumiem. Czyli zaczynasz od kół, a potem rozkręcasz silnik, a ja z boku stoję i kibicuję, albo i siedzę. Niby prosta robota, ale ktoś ją musi zrobić. Dobra. Jedna strona jest, druga tak samo. Na bok, żeby nie przeszkadzało, to jest przede wszystkim zasada. Fajne, fajne. Już mówiłem, że mnie. Że my. My. Drugie my. Koło. Raz. Trzecie kółko, moi drodzy. Ale się dzisiaj narobię. A w końcu się nauczy pracować. Od tej strony? Nie w oponę. Idziemy, próbowałem młotki po oponach. Młotek jeszcze raz nosić ze sobą, no nie? Taka rzecz. Tak. Niezbędnik tak zwany. Teraz silniczek. Ale o tym już w następnym odcinku. Witam, mam na imię Leszek. Zdecydowałem się na kupno zestawu Tigera, ponieważ potrzebowałem małego, szybkiego auta na jakieś jedno-dwudniowe wypady gdzieś nad morze, w morze, w góry. To jest właśnie najfajniejsze w tego typu autkach, ponieważ sami jesteśmy kreatorami tego wozu, sami go wykonujemy. W zasadzie w tym momencie ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia oraz oczywiście finanse. To autko może wyglądać tak, jak sobie zażyczymy, tak jak sobie chcemy. Akurat ja zainteresowany byłem takiej, powiedzmy, wersji turystycznej, która pozwalała mi właśnie na taki jakiś mały wypad gdzieś, no może nawet na dłuższe trasy. Jeżeli sobie prześledzimy jakieś strony internetowe, zobaczymy, że masa ludzi pakuje do tych aut różne tobołki, ten samochodzik obrasta w różne takie, powiedzmy, narośla, w jakieś torebki i wyjeżdżają na tydzień, na dwa, na rajdy Monte Carlo i to w zasadzie się sprawdza. Czymś takim jestem zainteresowany. Razem z żoną, bo też był problem, żeby żonę przekonać do tego samochodu. Wiadomo, tutaj za dużo się nie zmieści, za dużo bagażu, ale wystarczył jeden dzień na to, żeby żona się też do tego przekonała. Razem marzymy o tym samochodzie. W marcu rozpoczynamy budowę, tak więc myślę, że będzie bardzo fajna zabawa już w wakacje.
fajnie by było, gdyby coraz więcej tych autek pojawiało się na polskich drogach, ponieważ to byłoby zdecydowanie ciekawiej, zdecydowanie jakoś fajniej. To auto posiada bardzo dużą moc ukrytą, co daje też pewne bezpieczeństwo na drodze przy pewnych umiejętnościach, oczywiście. Tak więc wydaje mi się, że spotkamy się wszyscy w okresach letnich, może takich wczesnojesiennych na drodze, czego sobie i wszystkim życzę. Jocio. No, ale to się nie... Czego się nie... Dobra, dzięki. Dlatego mam zapasowe wierzchła. Ty zaglądasz. No, ja zaglądam, ale no wiesz, tak, jak no, ja się znam na tym. Słuchaj, musisz się nauczyć w końcu. Kiedyś trzeba być mężczyzną. Stop, bo mi się zacięło. Zacięło mi się.